Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak to mówią, skończyło się rumakowanie w ciepłej temperaturze, w słońcu i bez wiatru. Mamy grudzień, zaczęło być grubo i zimno. Także osłoniłem się tutaj na bobrowisko w Starym Sączu od wiatru i próbujemy coś zrobić. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak w tytule widzicie, słowo als. Słowo als w kilku znaczeniach, w kilku odsłonach. Chciałbym wam przybliżyć to słowo, oczywiście jak to ze mną zwykle bywa, na wielu przykładach, żeby to bardziej zrozumieć i złapać, o co chodzi. Zapraszam. Pierwsze znaczenie słówka als to jest jako w kontekście pracy zawodowej, wykonywania pewnych obowiązków, po prostu jako zawód, czyli gdzieś tam w tle się pojawia rzeczownik der Beruf, Beruf, zawód, nie? W kontekście, na przykład, on pracuje jako kierowca. Er arbeitet als Fahrer. Ona pracowała jako nauczycielka. Sie hat als Lehrerin gearbeitet. On chce pracować jako mechanik samochodowy. Er will als Automechaniker arbeiten. Nie? Czyli tutaj jest zdecydowanie jedno znaczenie, bardzo konkretne. Słówko als jako i on się łączy z czasownikiem arbeiten. Pracować jako. Arbeiten als. Drugie znaczenie als to jest niejako kontynuacja tego pierwszego znaczenia, tylko w takim znaczeniu, że jako ktoś i potem następuje jakaś sekwencja zdaniowa, jakiś czasownik. Przykłady, oczywiście, tylko w przykładach możecie to najłatwiej zrozumieć. Już jako dziecko miał problemy z płucami. Schon als Kind hatte Probleme mit seinen Lungen. Drugie znaczenie słowa als, które jest niejako pewnym rozwinięciem tego pierwszego znaczenia, bo też tłumaczymy go jako. To jest kontekst, w którym mówimy, jest ktoś jako ktoś i on mówi pewne sformułowania, pewne zwroty, albo jest uznawany jako ktoś. Już tłumaczę, przechodzimy do praktyki. Załóżmy, że macie ciocię, która was strofuje. Ciocia, której się wydaje, że jest mądrzejsza od waszych rodziców, nie? Mamy takie ciocie. I ta ciocia mówi taki tekst do was. Ja, jako wasza ciocia, muszę wam powiedzieć, że... I zaczyna się reprymenda. Zaczyna się krytyka właściwa. Czyli ich als eure Tante muss euch sagen, dass... Ja jako wasza ciocia. Ich als eure Tante. Kolejny przykład. On jako 80-latek jeździł samochodem, czy też prowadził samochód. Er als der 80-jährige hat Auto gefahren. Czyli jako 80-latek. Als. Albo jako 80-letni mężczyzna, też można dołożyć, als ein 80-jähriger Mann. I to też jest w tym kontekście. Albo kolejny przykład. Pojawił się w mieście jako bohater, czyli... Wiecie, no temat kowbojski mi się to jakoś, kowbojski czy westernowy mi się to jakoś to kojarzy, że wiecie, że jest jakaś postać, legenda i on się pojawił w mieście, nie? I wszyscy chcą go zobaczyć. Autograf, no celebryci to mają, ale celebryci nic nie wnoszą jakby wielkiego, tylko że są znani i chcemy się w ich świetle niejako przygrzać, nie? Czyli on pojawił się w mieście jako bohater. Er ist in der Stadt als Held. Aufgetaucht. Als Held aufgetaucht. Pojawił się jako bohater. I taki dodatek jeszcze do tego bym dorzucił. Jako dowód. Na przykład biorę coś jako dowód. Ich nehme etwas als Beweis. Jako dowód. To będzie służyło jako dowód. To jest to drugie znaczenie. Nie? Że przedstawiamy kogoś jako bohatera, jako dowód, bierzemy jakiś przedmiot, rekwizyt.
jako wasza matka muszę wam powiedzieć, was określić tak i tak, czy zestrofować, czy skrytykować. Kolejne znaczenie słówka als pojawia się w kontekście stopniowania przymiotnika. Kojarzycie stopniowanie? No trzeba sobie powtórzyć. Mały to jest klein, mniejszy to jest kleiner, a najmniejszy to jest albo am kleinsten, albo der kleinste, albo die kleinste, albo das kleinste, w zależności od rodzajnika, od rzeczownika, który tam stoi. I als jest potrzebny przy drugim stopniu, tam gdzie jest kleiner. Oczywiście ja mówię kleiner, tu chodzi o każdy inny przymiotnik, żeby była jasność, nie? Na przykład on jest mniejszy niż mój brat. On jest mniejszy od mojego brata. I teraz kwestia translatoryczna. My to tłumaczymy na polski albo jako niż, albo jako od. Przy czym przy każdym z nich jest inny przypadek w języku polskim, nie? Natomiast przy als jest nominativ i tam nie ma innego wariantu. To, że my widzimy, że raz jest od, a raz jest niż, to nie ma żadnego znaczenia. Niemcy nie mają dwóch wariantów, mają tylko jeden. Jaki? Właśnie als. I on się pojawia przy stopniowaniu. No właśnie w tym zdaniu. On jest mniejszy od mojego brata. Er ist kleiner als mein Bruder. Kleiner als mein Bruder. Po als nie ma żadnego datiwu, nie ma żadnego akusatywu. Jest po prostu kto co, nie? Albo dziewczynka. Trochę pyszałkowata, dziękować rodzicom, mówi: jestem mądrzejsza niż wy, mówi do swoich koleżanek. Ich bin klüger als ihr. Ich bin klüger als ihr. Stopniuje, porównuje siebie do innych, używa do tego als. Albo ktoś porównuje syna i ojca i mówi do syna: słuchaj, jesteś inny niż twój ojciec, nie? Bo twój ojciec jest uczciwy, ehrlich, a ty jesteś nieuczciwy. Jesteś inny niż twój ojciec. Du bist anders als dein Vater. Du bist anders als dein Vater. Kolejny przykład. W Niemczech jest inna szkoła niż w Polsce. Inna szkoła, mam na myśli oczywiście system i tam materiał i programowe podstawy i tak dalej. In Deutschland gibt es eine andere Schule als in Polen. Jest inna niż. Nie? Porównujemy szkoły, porównujemy państwa, porównujemy systemy. Albo oni mają lepiej niż my. Sie haben es besser als wir. Sie haben es, skracamy to do habs. Sie haben es, sie haben es besser als wir. Albo my mamy gorzej niż oni. Wir haben es schlimmer als sie. Nie? Czyli na tym poziomie to słówko wyraża nam porównanie między dwoma rzeczami, które z jedną z nich jest bardziej coś od drugiego. Nie? I tylko to używamy, als. Byliście na filmie i nagle okazało się, że film był ciekawszy niż myśleliśmy. Der Film war interessanter als wir dachten. Dachten to jest czas przeszły od denken. Nie? Der Film war interessanter als wir dachten. Albo koszty były wyższe niż oczekiwano. Nie? Die Kosten waren höher als erwartet. Als erwartet to jest taki skrót myślowy od man hat erwartet, nie? Oczekiwano zaimkiem bezosobowym man. Man hat można odciąć, zostaje erwartet. Albo spotykamy kogoś po jakimś czasie i komentujemy: słuchaj, wyglądasz szczęśliwiej niż rok temu. Bo wiemy, że rok temu był jakiś dramat tyczący tej osoby, jakieś złe doświadczenia i różnego rodzaju kwestie. Wyglądasz szczęśliwiej niż rok temu. Du siehst glücklicher aus. Du siehst glücklicher aus als vor einem Jahr. Als vor einem Jahr niż rok temu. Albo ktoś chorował, choruje i ta choroba trwa 3 dni, 4.
i wczoraj było beznadziejnie, dzisiaj jest lepiej. I mówimy do niej, wyglądasz lepiej niż wczoraj. Du siehst besser aus als gestern. Du siehst besser aus als gestern. I ostatnie znaczenie, natomiast chyba najdłuższe i najbardziej problematyczne, tak mi się wydaje. Als jako spójnik, gdy, tłumaczymy go jako gdy, czy też kiedy. I słuchajcie, on ma bardzo, bardzo konkretne zastosowanie. Jedne, jedyne. Als używamy tylko wtedy, żebyście to pamiętali, gdy w tym zdaniu, gdzie jest als, jest czas przeszły. Als nie może się pojawić, nie ma prawa się pojawić z czasownikiem w obecności czasownika w czasie teraźniejszym. Na przykład als wir gehen, to nie ma sensu. Als wir kommen, to nie ma sensu. Gdy jest czas teraźniejszy, to jest wenn. I o tym spójniku też chcę wspomnieć, ponieważ wy go często mylicie. Mylicie je ze sobą, te czasowniki, te spójniki als i wenn. Słuchajcie, als dotyczy tylko przyszłości. Po pierwsze, są dwa warunki. Przeszłość i jednorazowość tej czynności. O matko, to jest głupie, nie? Ale już tłumaczę. Na przykład byliście w Berlinie 2 miesiące temu i mówicie, gdy byłam, czy też gdy byłem w Berlinie, to coś tam się wydarzyło, coś zobaczyłem, coś kupiłem. Gdy byłem w Berlinie, als ich in Berlin war. Als ich in Berlin war. Przecinek, habe ich etwas gesehen. Coś tam widziałem, nie? Użycie wenn w tej konstrukcji jest błędne. Totalnie błędne. Wenn stosujemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest czasownik w czasie teraźniejszy. Na przykład mówimy, to używamy właśnie wenn w kontekście czasownika w czasie teraźniejszym. Tryb warunkowy, na przykład, jeśli masz czas, przyjdź. Wenn du Zeit hast, komm. Rozumiecie? Wenn stosujemy nasze polskie jeśli, jeżeli i tam jest warunek. No jaki warunek? No jeśli masz czas, to co? No to przyjdź. Als stosujemy tylko i wyłącznie w czasie przeszłym. Gdy mieszkałem w Holandii, als ich in den Niederlanden gelebt habe, dałem czas przeszły, perfekt. Dwa warunki są spełnione. Czas przeszły, no mieszkałem i to jest jednorazowość, to znaczy jednorazowość polega na tym, że ja tam raz mieszkałem. To, że ten pobyt, mieszkanie w Holandii trwał 3 lata, to nie ma znaczenia. To jest jednorazowe. Dlaczego ty mówię o tej jednorazowości? Ponieważ gdy czynność jest wielorazowa, to używamy wenn. Cholera, zaczyna się coś mieszać, nie? Patrzcie. Gdy byłem w Holandii, als ich in den Niederlanden war. To coś tam się wydarzyło i to w znaczeniu raz, gdy byłem też 7 lat temu, coś tam robiłem, nie? Natomiast gdybyście chcieli powiedzieć, gdy bywałem w Holandii i tutaj przychodzi nam z pomocą język polski, my mamy, słuchajcie, w języku polskim mamy tak zwane czasowniki dokonane i niedokonane. Dokonane to są te czasowniki, które mówią o jednorazowości i one są tutaj potrzebne jako als w zastosowaniu przy als i przy wenn. Jednorazowe, czyli gdy byłem, gdy kupiłem, a i wielorazowe to jest czasowniki gdy bywałem, gdy kupowałem. Rozumiecie? Jednorazowe odwiedzić to jest gdy odwiedziłem moją babcię, als ich meine Oma besucht habe, gdy odwiedziłem, w domyśle raz, dlatego als. Ale gdy chcecie powiedzieć, że ta czynność była wykonywana kilka razy, gdy odwiedzałem moją babcię, bo ona była w szpitalu przez pół roku. Ja ją do niej przychodziłem codziennie, prawie co 2 dni. I wtedy powiecie wenn. Wenn ich meine Oma besucht habe. Gdy odwiedzałem ją, to jej przynosiłem zawsze. Gdzieś tam jest w tle słówko immer. Zawsze. Habe ich ihr etwas zu essen gebracht. To jej zawsze przynosiłem coś do jedzenia. Czujecie to? Jednorazowość to jest als. Nie? Na przykład pracowaliście 3 lata temu, 4 lata temu pracowaliście w Kauflandzie i mówicie,
i opowiadać się swoim znajomym. Słuchaj, gdy pracowałem w Kauflandzie, to mieliśmy takie warunki, mieliśmy takie pensje, to nam się działo to i to, nie? Gdy pracowałem w Kauflandzie. Als ich bei Kaufland gearbeitet habe. Gdy pracowałem raz. Tu nawet nie ma sytuacji, żeby użyć wenn, bo nie można, gdy pracowałem, w znaczeniu, że ja wiele razy pracowałem. Tak jakbym się zwalniał, zatrudniał, zwalniaj, zatrudniał, zwalniał, zatrudniał, rozumiecie? Wtedy byłoby wenn, ale takie mało praktyczne to zdanie. Albo opowiadacie o historii swojego, mówię do mężczyzn, do swoich żon, mówicie, gdy poznałem moją żonę, als ich meine Frau kennengelernt habe, no bo mamy do czynienia z czasownikiem kennenlernen. No i to poznanie, zwłaszcza przy czasowniku kennenlernen, może się pojawić tylko raz, nie? Nie możemy poznać kogoś dwa razy. No albo go raz go poznajemy i go znamy, tak? Czyli najpierw jest kennenlernen, a potem jest, jakby można powiedzieć, że my tą osobę kennen. Gdy poznałem moją żonę, to coś tam miałem inny samochód, albo mieszkałem tu i tak dalej, nie? Opowiadacie sobie historię. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich in Berlin gelebt. Mieszkałem w Berlinie, jeszcze wtedy. Potem się przeprowadziłem. Danach bin ich umgezogen. Moim ulubionym przykładem, moi widzowie to potwierdzą, to jest przykład, właśnie gdy wprowadzam als, to jest piosenka, tytuł, no to jest chyba tytuł, nie? Chyba tak. Tadeusza Nalepy. Tadeusz Nalepa, taki nasz polski bluesman. Kiedy byłem małym chłopcem. To jest pole do popisu. Miało być bez polityki. To jest przestrzeń dla spójnika als. Als ich ein kleiner Junge war. Gdy byłem małym chłopcem. Als ich ein kleiner Junge war. To coś tam, ojciec, powiedział mi ojciec, hat mir mein Vater gesagt. Coś tam, już nie pamiętam tekstu dalej. Nie mam głowy do tekstu. To jest als. To jest als, użycie go w spójniku, gdy byłem. I to jest przeszłość. Opowiada o przeszłości. Gdy byłem, gdy pracowałem, gdy mieszkałem, gdy brałem kredyt, to wtedy się działo w Polsce to i to, albo musiałem przedłożyć takie albo inne dokumenty. Nie? Als ich den Kredit aufgenommen habe. Gdy wziąłem kredyt. To wtedy co się działo w tym czasie? Nie? Opowiadam dalej. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Z racji minusowej temperatury, chyba tu jest minus 3 albo 4. No już czuję po nogach, bo tu są takie przeloty na dole. Jak widzicie, nie? Takie widzicie tu na dole? O, to. Także moje nogi mówią, ej, gdzie jest samochód? W każdym razie dziękuję wam za uwagę. Gdybyście chcieli uczyć ze mną, to oferuję takie trzy rzeczy. W opisie pod filmem tam doczytacie, natomiast w skrócie. Po pierwsze, organizuję live'y we wtorki i w środę o 20. Po drugie, mam taką zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie publikuję zdania co dwa razy w tygodniu, taka seria zdań. I Quizlet. Trzecia opcja to jest aplikacja Quizlet, gdzie umieszczam różne zdania, różne lekcje online. Quizlet to jest aplikacja do ściągnięcia na komórkę. Możecie ją sobie ściągnąć na swoje komórki i uczyć się niemieckiego razem ze mną na podstawie moich filmów, ponieważ ta aplikacja służy mi do tego, żeby zrobić lekcje między innymi na bazie moich vlogów z kanału Martiny Simons. Słuchajcie, lecę, bo normalnie za chwilę to odpadnę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Serdecznie was pozdrawiam. Cieplutko, przy czym cieplutko jest to zaakcentowane słowo. Trzymajcie się. Hejka. Do kolejnego filmu. Na razie, cześć.